Dlaczego pani dzisiaj uczestniczy w tym święcie? No jak to można dzisiaj nie uczestniczyć? No, wie pani, nie wszyscy dzisiaj tu przyszli. O nie, Bóg, honor, ojczyzna. Myślę, że to jest taka tradycja, która powinna być zachowana i myślę, że każdy Polak powinien tu po prostu... Jeśli ktokolwiek... A dlaczego pani dzisiaj przyszła świętować tutaj razem ze wszystkimi Polakami? Ponieważ mieszkam w Londynie, a Polska jest mi bardzo bliska. A to jest pani pierwszy raz? Jak jest pani... A, jak wrażenia? Wspaniałe i na pewno to wrócę. Czemu tu przyszliście? Jak wrażenia? Świętować ten dzień, Marsz Niepodległości, ten dzień dla nas ważny. Dla, a jesteś pierwszy raz na tym marszu? Nie, ja jestem już od w zasadzie samego początku. Okay. Powiem panu tak, to jest mój obowiązek, bo kocham ojczyznę, kocham Polskę. To jest mój obowiązek, to nie jest żadna łaska. Ja po prostu czuję się Polakiem i jestem z tego dumny, wbrew tym wszystkim lewakom, tym różnym ludziom, którzy uważają, że są Europejczykami pochodzenia polskiego. Bzdura totalna. I dzięki temu, że ja tutaj jestem co roku 10 raz, ja się czuję ciągle dumny i takim będę i takim umrę. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I życzyłbym wszystkim młodym ludziom, tak jak pan, żeby powiedzmy mając tyle lat co ja, czuli to co ja i tą dumę i tą radość i no i szczęście. No to chyba taka potrzeba zamanifestowania po prostu. A to jest pani pierwszy marsz, czy już pani była wcześniej na jakimś... Już kolejny. Już kolejny. A czy nie obawia się pani ewentualnych rosyjskich prowokacji, bo takie głosy się pojawiały, że dzisiaj mogą wystąpić? Myślę, że takie zło zawsze czeka i trzeba być bardzo czujnym. Pilnować się nawzajem oczywiście. Żeby uczcić 11 listopada, który jest ważnym świętem dla Polaków, odzyskanie niepodległości. A to pierwszy raz, jak pani uczestniczy w marszu, nie, czy też trzeci. Nie? Trzeci. A pierwszy raz ma pani wianek, czy też nie? Nie, już któryś z kolei. Kochamy nasz kraj. A czują się państwo bezpieczni dzisiaj i na marszu, i ogólnie w Polsce? Tak, 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 100%. Tak. Wreszcie, bo już 2 lata przyjeżdżamy i szukamy tych sławnych faszystów. I nie możemy znaleźć. I nie ma. Nie ma. To wszystkiego do... się bardzo bezpieczna. Tak. Legendarnych bo faszystów. Też pojawiały się też jakieś informacje, że mogą być rosyjskie prowokacje dzisiaj po prostu, tak, więc... Tak. Ale wszystko też w porządku. Też nie ma, też nie zauważyłyśmy. Jak pan odbiera to wydarzenie? Proszę pana, bardzo pięknie. Jestem drugi raz na marszu z tego względu, że 18 lat mieszkałem w Stanach, w Chicago. Powiedzielibyśmy, że ojczyzna to jest najważniejsza rzecz, jaka jest dla każdego człowieka. I życie w swoim własnym kraju jest największym szczęściem. Bo wolność to jest coś, co się czuje. To nie da się do końca tego przekazać słowami. Jakaś forma takiego wewnętrznego pokoju. Poczucie takiej radości, która jest tutaj, teraz. Cieszyć się z tego, co jest. Z tego, że jesteśmy tutaj razem. Wszyscy razem Polakami. Nie dzielimy się na gorszych, na lepszych. Nie ma kibiców... nie ma kibiców konkretnie z tego stadionu, z tamtego stadionu. Wszyscy jesteśmy razem. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Nie ma żadnych granic między nami. Wszyscy jesteśmy Polakami. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Polakami. Nie ma lewo, nie ma prawo. Chcę, by Polska była duża, silna, szczęśliwa dla wszystkich.